Witamy wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku. A dzisiaj przychodzimy do Was z przepisem na smażone kanie w zalewie octowej do słoików na zimę. No to co, zaczynamy. Najpierw musimy je oczyścić z tych wszystkich łusek. Ładnie nożem. Dokładnie tak. Pokaż Karolina jak. O, właśnie tak. Wszystko musimy ładnie wyczyścić. Jak już mamy oczyszczoną, to teraz musimy wykroić ten środek. Chwilka, bo mi się połamie. Lepiej w powietrzu chyba. Przyznam, że pierwszy raz to robię. Dasz radę. Nigdy wcześniej nie czyściłam kani. O. No i wyciągasz. O. I mamy gotowe. I tak musimy wyczyścić wszystkie. Wszystko mamy już wyczyszczone. Zobaczcie, takie kawałeczki. No i co? Teraz trzeba to wszystko usmażyć. Potrzebujemy jajka, bułkę tarto. No i po prostu to panierujemy i smażymy na oleju. No to zaczynamy. Bierzemy kanie, wrzucamy do jajka. Paluszkami, maczamy. Teraz bułkę tarto. No i wrzucamy na olej. I smażymy. Kanie się smażył pięknie. Jeszcze nam zostały dwa takie talerze. To są już usmażone. Jeszcze troszkę nam zejdzie. Musimy sobie nastawić zalewę octową, czyli jedna szklanka octu na 1 litr wody. I dodajemy ziele angielskie i liść laurowy. Przyznam, że już podkradłam kilka kawałków tej kani. Jest przepyszna naprawdę. Normalnie mogłabym zjeść cały ten talerz. No ale cóż, to do słoiczków, więc może następnym razem. Kanie mamy już usmażone. Wyszły nam dwa takie talerze. Zalewa również jest już gotowa, więc za chwilę będziemy przekładać kanie do słoików oraz zalewać naszą zalewą octową. No i zaczynamy upychać kanie do słoiczków. Oczywiście rączki umyte. Tak. Słoiki wyparzone muszą być. O, dociskamy ładnie. Jedna na drugiej. Dobra, następny słoik. Wyszło nam 7 takich słoiczków. Zobaczcie, tak to wygląda. No i co? Teraz musimy to zalać zalewą octową. Karolina, zaczynaj. Już, już. Zalewa oczywiście musi być gorąca. I zalewamy. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Z każdego słoika musieliśmy wyciągnąć po kawałeczku i wrzucić do nowego słoiczka, bo nam wszystko tutaj do góry wypychało. No i co, teraz bierzemy zakrątki, zakręcamy wszystko. No i musimy to zapasteryzować przez około 20 minut.
Kanie są już gotowe, zalane, zakręcone. Będziemy je zaraz pasteryzować, ale z Wami się już żegnamy. To co, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!